Dawno, dawno temu, w pewnej malowniczej wiosce, gdzieś na dalekiej północy, pewna mała dziewczynka i jej brat musieli stawić czoła niewypowiedzianemu złu. Loki, mistrz czarnej magii, zapragnął stać się równym bogom i wszędzie szukał sprzymierzeńców. Był okrutny i zły, a wszystkich, którzy sprzeciwiali się jego woli, więził w swojej twierdzy. Gdy wódz Wikingów Tyr odmówił poddania się jego rozkazom, Loki jednym magicznym gestem otoczył wioskę lodową kopułą i zniknął ze złośliwym chichotem w burzowych chmurach. Lód był tak gruby, że nawet najsilniejsi mężczyźni nie mogli go rozbić. Ani największe ogniska nie mogły go stopić. Wydawało się, że już na wieki wioska będzie uwięziona w lodowej pułapce, gdy sprytna Nana dostrzegła maleńką szczelinę wysoko, na samym wierzchołku lodowej kopuły. Była jednak tak maleńka, że mogło się nią przecisnąć tylko dziecko. Zdecydowano, że pomocy wyruszy szukać jedno z dzieci wodza, Modi lub Nana. Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Modi i Nana, sprytne smyki, czy jakoś tak się to nazywało pod tytułem. Jest to gra stara. Jest to gra na serio dość stara. Ja ją pamiętam jeszcze z czasu mojego dzieciństwa, gdzieś tak około 5-6 lat, więc stawiam, że ta gra wyszła w okolicach 2004-2006 roku, coś wtedy. I gra nie obsługuje pada, więc to tak smutne. Więc przywitałem się dopiero z wami po intrze tej gry, gdyż intro nie da się go nagrywać, gdyż jest po prostu plikiem wideo, a nie grą. Więc tak, mam do wyboru dwie postaci, to jest ogólnie rodzeństwo, jest tu Modi i jest Nana. I gameplay różni się tak, że Nana ma dwie bronie, łuk i ki, który teraz ma przy sobie właściwie. Modi ma młot i miecz oraz tarczę. Właściwie niczym się to nie różni, ale i tak zrobię dwa playthroughy. I jeden właśnie będzie Modim, a drugi będzie Nano. Więc bądź co, bądź panie przodem, ale weźmiemy Modiego. Więc Pixel, że jestem nieoryginalny. I no mnie taka ciekawostka, nagrywam się już trzeci raz. W tobie cała nasza nadzieja na ocalenie. Więc tak, to jest nasz tatuś i w wielkim lesie i opowiedzieć mu o wszystkim. Tak. Na drugim nagraniu powiedziałem, że taka osoba jak Hugin nie istnieje, ale przypomniałem sobie, że ale dopiero teraz zauważyłem, że on mówi o tym, że mieszka w wielkim lesie, czyli w jeden z dalszych poziomów. Więc tak, cała gra opiera się na tym, a w każdym razie pierwszy poziom, że musimy zdobyć ekwipunek, jak na razie. Ekwipunek, czyli te dwie bronie, o którym wam mówiłem. Skrzynki, na które można włazić jej. Więc tak, pogadajmy tutaj z panem... Ach, to ty! Dlaczego nie pracujesz, kowalu? Bardzo Mirkiem, Brokiem, już zmienię jego imię, bo przez dwa tamte próby nagrania nazywałem go inaczej, teraz nazwę go inaczej, bo już się znudził. Więc to jest Mirek Brok, gdyż przypomina bardzo Broka, więc nazwałem go Brokiem po nazwisku. No, więc większość tej postaci jest po prostu anonimowa, więc ja je nazywam.
więc nie to jest bardzo dobrze i przynajmniej będziecie wiedzieli, o kim mówię. A nie na przykład tamten gość coś mi powiedział i jest fajnie. Więc jakby co macie napisy, więc nie muszę wam udawać właśnie tych głosów, więc jak najbardziej to ściszę, gdyż szczerze niektóre te głosy postaci są strasznie denerwujące. Więc cieszę się, że nie nagrywam na nom. Teraz. Dzień. Więc jak widzicie, to jest wioska takich właściwie stereotypowych wikingów, że wiecie. Jakieś takie zdarte ubrania. A nie wiem. Hełm z pseudokolcami. Ale specjalnie teraz zagadałem do tego kowala, żebym wcześniej mógł odzyskać, że tak powiem, tego pierwszego kowala. Czyli pana Zdzisława. Rozumiecie, o co mi chodzi, gdy dotrę tam do tego drugiego kowala, Zdzisława. Więc to jest nasza koleżanka. Nazywam Mariolka, gdyż tak nazywam w drugiej próbie nagrania, więc zaczynajmy. Witaj, Modi. Miło cię widzieć. I ona też się nie przedstawia, on nie mówi do niej po imieniu. Co z tego, że oni są prawdopodobnie w tym samym wieku? Wiem, że to nic takiego. Dostało mnie od mamy i bardzo jej lubię. Dobrze, że to jest Mariolka. Spróbuję znaleźć twoje korale. Dziękuję ci bardzo. Ogólnie ta misja jest chyba w ogóle niepotrzebna, ale i tak ją zrobię, gdy sobie to na 100%. I tak, w prawym górnym rogu macie życie, 3 serduszka, bodajże chyba w późniejszym etapie gry możecie to jakoś ulepszyć, chyba, nie jestem pewien. Wyżej macie ekwipunek zmieniacie nawiasami kwadratowymi, chyba że sobie zmienicie, to wtedy już nie. W prawym dolnym rogu macie liczbę kryształów, które później trzeba będzie zbierać. Właśnie nie dowiedziałem się nigdy, jaki jest cel tych całych kryształów, bo nigdy nie doszłem poza drugim, trzecim lub czwartym poziomem. Ciągle mi się myli. Więc całe te dwie próby nagrania poszły do piachu. Przez to, że miałem włączone klawisze trwałe i po prostu jak spamiłem shiftem albo kontrolem, to najzwyczajniej w świecie się włączało. I nie mogę teraz sprawdzić, czym w ogóle mi się nagrywa głos, bo nie pamiętam. Więc módlmy się, że jednak nagrywałem głos, a jeżeli nie, to ten zespół będzie post w komentarzach. W każdym razie ten odcinek. Więc mieliśmy nagrywać do niej. Jen, jakim jestem debilem. No cóż. To jest takie triki z Ameryki. Nawet Chuck Norris tak nie potrafi. Nie, no sorry. Chuck Norris wszystko potrafi. Chuck Norris nawet potrafi oddychać bez tlenu. Potwierdzone info. Więc Mick. Ja nie przeskoczę. Więc oddajmy naszej koleżance Enterem. Co z tego, że stało od nas metr? Pewnie rzuciliśmy jej. Typowe chamy. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś hałasy, to przepraszam, ale niestety muszę mieć otwarte okno. Jeżeli mieszkacie w Polsce, to pewnie wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli nie, to powiem tyle, że mamy tutaj piekło, a nie Polskę. Teraz stawiałbym, że jest, nie wiem, od 25 do 30 stopni Celsjusza. Coś koło tego. I to jest tatuś naszego kolegi, czyli Olafa, więc Myk. Wybacz, ale nie mam teraz czasu. No to jest śmieszne, że oni się tak obracają w chyba swojej ostatniej klatce animacji do nas. To jest śmieszne. Ciekawe, co się stało, gdybym gdy on już tak podnosi młotek. No zobaczmy właśnie. Niestety nie mogę teraz rozmawiać. Chcę to skończyć, nim zacznę jeść obiad, który przyniesie mi Olaf. No niestety tak nie działa. No, myślałem, że tak działa. No i smutno. Ale byłoby śmieszne, by to wyglądało. Kowal ten. Nie wiem właściwie, kim on jest. Nazwijmy go Drwalem, gdyż pracuje przy drewnie właściwie. On tak by unosił na mnie ten młotek, jakby chciał mi przywalić nim. To byłoby śmieszne. Znaczy może z perspektywy Madiego by to za śmieszne nie było, ale z mojej perspektywy bym się śmiał.
No cóż powiedzieć, każdy ma różne gusta, jeśli chodzi o śmieszne rzeczy. Dzień dobry. Pani mąż prosił mnie, żebym spytał, co z jego obiadem. Powiedz mu, że Olaf gdzieś zniknął i nie zniknął. Mama naszego kolegi Olafa, nazwijmy ją Halinka. Tak, świat według pieprzy pełną parą. Więc jej męża nazwijmy Ferdek. Ferdynand. Więc to jest Halinka, tam jest Ferdynand. I jest fajnie. Więc teraz musimy znaleźć. Znaleźć naszego kolegę Olafa, prawda, syna Halinki i Ferdka. Więc skoro to jest Halinka, to jest Ferdek, to nazwijmy go. Jak się nazywa? Jak się nazywał syn Halinki i Ferdka w świecie wielu kiepskich? Nazwijmy go tak, jak nazwał go Ferdek, czyli to jest Cycu. Olaf, twoja mama się niepokoi. Miałeś nie oddalać się od domu. Boże. No tak, ale to będzie let's play z najniższym poziomem inteligencji, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Powinieneś słuchać mamy. Wracaj do domu. W każdym razie to znowu jest taki pseudo side quest i musimy chodzić od punktu A do punktu B i z punktu B do punktu A, żeby potem z punktu A przejść do punktu C, żeby dostać przedmiot, którego i tak pewnie nie użyjemy. Dlatego właściwie to użyjemy, bo dostaniemy miecz, taki spoiler mały. Ale to jest właściwie każda taka logika poprzednich starych RPG-ów. O, świetnym przykładem jest tutaj Gothic. Musicie przejść do punktu A, żeby zabić potwory z punktu B, żeby uratować gościa, który znajduje się w punkcie C, i z tego punktu C możecie przejść do punktu F, żeby zdobyć przedmiot, którego i tak nie potrzebujecie. Z punktu F możecie dopiero wejść do groty E, gdzie będzie się znajdował przedmiot, który będzie wam potrzebny. I z punktu E musicie przejść wszystkie te znowu punkty, aż dotrzecie do punktu A, do tego gościa, który wam i tak da 100 dukatów. Widziałem małego Olafa koło pniaków. To jest logika każdego RPG. Mówiłam mu, żeby nie odchodził. No może poza Final Fantasy. Muszę po niego natychmiast. To akurat mogę przyznać. Czy mógłbyś zanieść obiad mojemu? W każdym razie musimy teraz znaleźć Ferdkowi jego obiad. Bo Halinka się obija w kuchni. Więc jak widzimy, to jest, nie wiem, jakaś kasza, może ryż. I musimy go znaleźć. I jak widzimy, Halinka nie idzie po swojego syna. Stoi i się patrzy. A kurczaki wokół nie latają. Znaczy, wszyscy wiedzą, że kurczaki nie latają, ale... No, wszyscy wiecie o tym. A jak nie wiecie, to znaczy, że... No nie wiem. Że nie wiem, kim jesteście. I że nie wiem. Teraz musimy znaleźć. Tak, jasne. Jakby co, to jest live, więc... jestem już dosyć zestresowany po tych dwóch nieudanych próbach nagrania, więc... fizyka. Ktoś jeszcze zauważył, że ten pan lata? Że Ferdek lata? Yeah. Przepraszam, ale jestem tak głodny, że nie mogę być czym innym, a Olaf z obiadem. Jest! Przemoc w grach, przemoc w grach. Ale dobra, daj mi ten obiad. Olaf znowu gdzieś się zapodział? Co ja mam z tym chłopakiem? Dziękuję. Dobra, udało mi się stworzyć z tej gry przemoc. Żeby zjeść. GTA 6, kurde, to jest. Zgoda? To jest, wiecie, GTA, który się dzieje w przeszłości. Więc tak, teraz musimy znaleźć gwoździe i przeszkodzić temu panu w obiedzie, gdyż jesteśmy bardzo miłymi ludźmi. Jest fajnie. Ej, what? Aha, bo my jeszcze musimy z nim porozmawiać, okej. Przepraszam, ale się tutaj zapomniało. W ogóle jestem ciekawy, skąd ma chleb. Dobrze, zanieszę mu tylko miskę i łyżkę. Skąd ma ten bohater? Zatem
Dlaczego to zmieniło kolor? I dlaczego ta miska lata? Wiesz, że to jest jakaś, nie wiem, zupa pomidorowa. Skąd on ma, jak ja niosę mu kaszę? Dobra. A więc potrzebujesz miecza, Moni. Oczywiście, że go dla ciebie zrobię. Ja bym tutaj, kurde, zaprosił Matpata z Game Fury i on by całą tę grę... całą logikę tej gry rozwalił. No, prawdopodobnie gdybym mu pokazał Gothica, to by pewnie szybciej by rozwalił. Jego logika, ale sądzę, że i tak tą grę by szybko rozwalił. Jeden odcinek. Jeśli zdobędziesz gwoździe, no chętnie zrobię dla ciebie miecz. I wybaczcie, jeżeli wszystko będzie rozciągnięte, ale nie dość, że mam ekran 4:3, to jeszcze ta gra jest chyba dość stara i nie obsługuje ekranu 16:9, więc taki trochę przypał. Więc tak, teraz musimy mu zanieść te gwoździe. Co z tego, że w przeciwnym to byliśmy i tych gwoździ nie było. Cóż poradzić? Tak, widzicie tutaj triki z Ameryki. Znowu. Dużo jest takich glitch w tej grze, że nawet bym się nie zdziwił, gdybym w jakimś poziomie wypadł ze świata. To jest raczej dosyć prawdopodobne. I od razu mówię, nie jestem pewien, czy ten let's play w ogóle skończę, gdyż nie jestem pewien, jaka jest trudność w ogóle tej gry. Wspaniale. I tak dalej. Więc jeżeli pewien piękny dzień usłyszycie ode mnie, wybaczcie, ale nie skończę tego let's playa, to sorry. Więc tak, mamy miecze, które możemy założyć, prawda, i możemy nim bić. Tutaj mamy jakiś taki obrót w stylu Sonika i jego spin jumpa. Tu zamiast turlać się, to uderzam mieczem. Coś mi się wydaje, że on szybciej biegnie z tym mieczem. Tak. Już nie wiem. Ale dobra. Więc teraz wam pokażę pewnego pana, który by wam opowiedział historię, aczkolwiek nie chcę się odtwarzać tej historii i po prostu zobaczcie sobie. Po prostu będziecie sobie zastopowywać filmik, gdyż nie chcę się na sobie odsłuchiwać tej historii znowu. Gdyż jest to dosyć długa i dodatkowo nudna. Więc no sorry. Więc jak ktoś będzie ciekawy, to będzie mógł sobie przeczytać. Ewentualnie jeżeli ktoś będzie naprawdę chciał, to mogę już z dwojga złego nagrać. Ale już bez mojego głosu, żebyście posłuchali sobie całej tej historii. Więc tu jest gość, który się nazywa Eryk. Ma miecz z żelaza. Więc... O nie! Ho, ho, ho! Witaj, dziecko! Wspaniale, dobra, że odwiedzasz 3, starego 2, Eryka. 1. Na pewno chcesz posłuchać. Ale... Za 3, wiem, że 2, 1. Więc dobra, mieliście całą tą historię. Jeżeli ktoś nie zastopował, bo było za szybko, to przykro mi. Niestety większość ludzi pewnie nie będzie chciała tej historii odsłuchać bądź przeczytać. Gdyż ona nic nie wnosi do fabuły, po prostu to jest taki smaczek. Ciekawostka, o. Ale ta gra nie ma jakiejś wersji beta czy coś w tym razie, ja o tym nic nie wiem. Ogólnie chyba też dzisiaj nagram odcinek z jeszcze jednej serii. I nie myślcie sobie, że ja powróciłem z 5 seriami, gdyż Spyro jest zakończone i ta seria ma zastąpić Raymana 2, którego zastąpię i którego ukończę jeszcze w tym tygodniu. W tym tygodniu jeszcze będzie ostatni odcinek z Raymana 2, więc jest fajnie. No i po prostu ta seria wskakuje w miejsce Raymana 2. Więc jest bardzo dobrze. Więc przejdźmy tutaj do tego pana. Kowal się martwi. Nie może bez ciebie pracować. No tak. No. Troszkę się zagalopowałem. Więc teraz mówię temu gościowi, że... Ale musisz pamiętać, no niestety zawiódł swojego szefa. Teraz będzie zwolniony. Jak nie przyjdzie za 5 minut. I tak nie przychodzi za 5 minut. Więc trochę sobie tutaj poczekam chwilę, bo i tak on jest wolny jak nie wiadomo co. Zjem sobie słonecznik, nie jest zepsuty. Zjem sobie słonecznik. Bo tak. I teraz możemy iść. No więc jak widzicie, to on za daleko nie poszedł. Całe te 5 minut. 5 sekund, jest.
przy pierwszej próbie nagrania miałem taką rozkminę. Zobaczcie, zauważyłem, że on ma coś na rodzaju rajstopy. Ale zauważcie, że on jest rudy. I mam taką teraz rozkminę. Czy to są rajstopy, czy on po prostu aż tak bardzo ma zarośnięte nogi? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym. Albo napiszcie... O, napiszcie też w komentarzu, czy graliście w ogóle w Madinane. Bo... Z tego co wiem, to nie jest zbytnio popularna gra. Może się ludzi, których ja znam, pytałem, czy grali w coś takiego i nie grali. Albo po prostu nie wiedzą, jak się ten tytuł nazywa, to... Wtedy przepraszam. Dobrze, ja będę miał bardzo duże trudności z robieniem grafiki, miniaturki do tego całego let's playa, gdyż będzie to troszeczkę utrudnione. Możemy robić moonwalka. I skoro już wyszedł znowu ten temat moonwalka, przy pierwszym próbie nagrania też wyszedł. Ale czy chcielibyście taki dość krótki let's play z gry na Sega Mega Drive, czyli Michael Jackson Moonwalker. Jest to swego rodzaju, nie wiem, platformówka, coś w ten deseń. Mógłbym nagrać. To byłby taki hołd dla Michaela za jego pracę w Sonicu 3 i Knuckles. Gdzie on jest tutaj? I ogólnie uważajcie na tego gościa, bo może być taki glitch, że on się zatrzyma przy samej tej dmuchawie i tyle. I jeżeli tak się stanie, to zaraz wam pokażę, jak to naprawić. A jeżeli nie chcecie, żeby tak się stało, to po prostu czekajcie tam i jeżeli już zdecydujecie, że on doszedł, to wtedy jest fajnie. Czy on się znowu zatrzyma? Tak, zatrzymał się, więc dobra. Teoretycznie pewnie każdy z was pomyśli, że gra się teraz softlockowała, ale nie. Teraz trzeba zrestartować Chunk, więc musimy iść na jakąś dużą odległość, żeby on właściwie zniknął. Więc chcemy na przykład odwiedzić naszą koleżankę Mariolkę. Więc już usłyszałem już chyba nawalnie w kowadło, więc no dobra, nasza koleżanka Mariolka sobie chodzi, pilnuje owiec, więc teraz chodźmy zobaczyć. I tak, udało się, więc tak właśnie możecie naprawić tą grę. Jestem ciekaw, co on kuje. Nie wiem, on kuje kowadło? Nie jestem pewien, czy to jest możliwe, ale okej. Więc... Dziękuję bardzo. Odzyskaliśmy jego pracownika. Do mojej skrzyni. I teraz zdobyliśmy klucz, prawie jak w Zeldzie. I teraz możemy otworzyć tą super duper skrzynię. Więc to jest nasz młot, który możemy nawalać. I przy nim jest double jump. Dlatego właściwie to jest taki trochę głupi double jump, gdyż jak bodajże metr odlecimy, to on to się zatrzymuje. I ogólnie to jest dość taka niepotrzebna broń, gdyż możemy ją tylko atakować tak. To jest jedyny atak tej broni, nie możemy nim nic zrobić. A mieczem możemy atakować. Więc może to jest i tak kwestia tego, że już nie mamy tego double jumpa, ale bądź co bądź jesteśmy bezpieczniejsi. Więc teraz musimy się zdecydować, gdyż jest możliwość chyba tylko jednej broni mieć przy sobie, więc chyba się zdecyduje na miecz, bądź co bądź. Więc dobra, gadamy do naszego tatusia. Porozmawiaj z mieszkańcami! Oni pewno ci pomogą! To porozmawiamy z naszym wujkiem. Ach tak, skompletowałeś cały ekwipunek. Więc nie czekajmy dłużej i chodźmy na plac treningowy. Tam pokażesz, ile jesteś wart. No więc pokażę, ile jestem wart. Więc to jest pierwsza cutscenka w grze. I kura nam stoi na drodze. Ciekawe, czy się gra zliczuje. Jednak nie. Więc jej ukończyliśmy poziom. Yeah.
Synku, wolałbym wysłać w tę podróż kogoś innego. Ale tylko dziecko przeciśnie się przez szczelinę w lodzie, więc na tobie spoczywa obowiązek uratowania wioski. No więc teraz nam tatuś mówi, że nie chce, żebyśmy tam poszli, ale jednak musimy. Musimy się teraz dużo nauczyć. Wielu wspaniałych wojowników, więc i ty musisz przejść przez próbę, zanim ruszysz na poszukiwanie Tora. Dobra. Poprowadzi cię ścieżka. Czemu powiedział, że idziemy na poszukiwania Tora? Boga błyskawic? Okej, okay, więc teraz tutaj chodzimy. Jak widzimy, kamera jest troszeczkę wyżej, jakby mi się po prostu zdaje. Więc musimy przeskakiwać nad tymi dziurami. Jest to dosyć trudne. Wspaniale! I on się z nami porozumiewa jakąś krótkofalówką, czy innym ukulele. Ukulele Morele i te sprawy. Kurde. Nie można chyba mówić, że sterowanie w tej grze jest okropne. Gdyż steruje się strzałkami, zwrotność postaci jest aż za dobra. Myślę, że jest prawie żadna, ale okej. Aby dostać się do sztolni, musisz usunąć deski. Wykorzystaj turlanie, aby tego dokonać. Okej, no całkiem logiczne. Musimy użyć turlania, aby rozwalić deski. Że ci się uda. Nie no, może po prostu były spróchniałe, no to wtedy rozumiem, ale jeżeli to były porządne deski, to nic nie rozumiem. Więc to jest rzecz, przy której tyle razy się rage'owałem. Gdyż trzeba iść po tych deskach i przejść. Więc jest to dosyć trudne przy takim sterowaniu. Zostawiam jakoś Modiego i lećmy. Więc jak widzicie, parkour w tej grze jest pełną parą. Jej, wyszliśmy. Jest bardzo fajnie. Więc jak widzicie, w ogóle co za logika? Nie ma tej tutaj kopuły, jak widzicie. Więc o co chodzi? Ja tego nie rozumiem. Jest niebo, więc nie ma kopuły. Pardon. A z tego co widzę, to jedne co tam prześwitywało, to światło w tej kopule. Więc nie jest żadna możliwość, bo tamten lód nie był prześwitujący, nie prześwitywał w ogóle. Więc jak teraz trzeba to poruszyć? Czy to się w ogóle dało poruszyć? Nie, chyba nie. A jeżeli się nie dało, to ciekawe, co to nam. Więc nie możemy niestety skakać. To jest jak nakres Sonika Adventure 2. Więc jak widzicie, no okej, samo się przesuwa, no logiczne przecież. Nigdy nie widzieliście, jak kopalnie działają, że same się wózki przesuwają. No przecież to jest logiczne. Tak, jestem teraz po prostu jak MatPat z Game Fury. Teraz musimy się prześliznąć obok tego naszego. Wykorzystaj skradanie się, aby cicho przejść za plecami strażnika. Skradanie uzyskuje się kombinacją jest tak, klawiszy. Jak widzicie, trzeba Alt wcisnąć i wtedy się skradamy. I utknąłem w miejscu. Więc jak widzicie, skradanie jest najwolniejszym ruchem. Nie! Słyszałem cię prawie od początku. Chodzisz głośno jak stado słoni. Jeszcze raz! No dobra, stary, ale ja tu robię let's play. Tu... ja się tak wolno poruszam, że hej. Dobra. Dobra, musimy tak się skradać aż do wyjścia. Więc... jestem ciekaw, że dałoby się to zgliczować właściwie. Że wiecie, przeszlibyśmy górą albo coś w tym stylu. Wyzwanie zaakceptowane. Więc jak wiecie, jestem z ciebie dumny. To co, już mogę? Jej. I teraz będziemy mieli sekcję, w której musimy... wielki kamulec dziecko będzie przesuwało. Logiczne przecież, no. Przecież każde dziecko ma taką skrzepę w swojej dłoni, że przesunie wielki kamulec, który jest prawie 4 razy większy od niego. 8 razy większy. A pewnie waży tyle, co w
wszyscy w tej wiosce razem wzięci. I jeszcze więcej. Dobrze, że przejdziemy tylko ten trening i skończymy ten odcinek. Gdyż gra jest dosyć długa, a nie chcę robić jakichś monotonnych odcinków. Więc... Użyj pchnięcia, by zniszczyć manekin. Musimy użyć pchnięcia. Co? Użyj pchnięcia, by zniszczyć manekin. Prawym? Alt? Nie. A, więc musimy tu już zaekwipować miecz. Tak. O. Użyj cięcia, by zniszczyć manekin. Teraz musimy użyć cięcia. Jej. I ogólnie tutaj jest poligon Nany dla łuku. A to jest nasz poligon, jak się domyślicie. Mam nadzieję, że się domyśliliście. Użyj młynka, by zniszczyć manekin. Spacja. Myk. Dokładnie tak! Brawo! Tylko tak dalej! Szczerze, zaraz to zgadywałem. Nie chcę zrobić. Przeszliśmy. Teraz jesteś gotowy. Więc teoretycznie jesteśmy już gotowi. Wierzę, że ci się powiedzie. I przejdziemy do następnego poziomu. Przywracającego siły. Pamiętaj, by używać go tylko wtedy, gdy naprawdę będzie ci potrzebny. No więc oczywiście śpiewkek z kartami kredytowymi we wszystkich reality show, czyli że musimy tylko używać w najbardziej potrzebnych sytuacjach, czyli na przykład zostanie nam jedno serce i tak dalej. To jest bardzo mądre, ale oczywiście nikt normalny się tego nie słucha. W końcu, który mężczyzna się słucha jakiejś instrukcji. Logiczne, logiczne. Zwracaj baczną uwagę na sople. Więc dobra. Fail. Więc tak. Dziękuję wam za oglądanie tej gry, tego pierwszego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.